Żywy Bóg i przyszłe wydarzenie. Jakże nędzne jest położenie człowieka, który nie zna żywego Boga. Jego doczesne życie pozbawione jest nadziei, wypełnia je natomiast wyczekiwanie i tęsknota, kłopoty i walki, bezradność i niepokój. Człowiek taki w wieczności nie znajdzie się w miejscu, gdzie będzie panował odpoczynek pełen szczęścia i pokoju. Czy nie jest rzeczą znamienną to, że ludzie, którzy znoszą znoje doczesnej pielgrzymki bez udziału żywego Boga i dla których wieczność jest niezapisaną kartą, często z góry i z pewną pogardą spoglądają na tych, którzy nie tylko lepiej rozumieją te sprawy, ale też korzystają z nich? Tak jest teraz i nie było również inaczej w czasie, kiedy Syn Boży żył na ziemi. Pewnego dnia stronnicy wolnomyślicielskiej sekty Saduceuszów, nie wierzący w zmartwychwstanie, w istnienie aniołów ani w ducha, przyszli do Jezusa z przebiegłym pytaniem: co stanie się na tamtym świecie z kobietą, która miała za mężów 7 braci? Kolejno, czyją żoną będzie wtedy? Ci niewierzący ludzie z szyderczym napięciem oczekiwali na odpowiedź, lecz wkrótce zostali zawstydzeni i doprowadzeni do milczenia. Boski nauczyciel zbił ich z tropu i zawstydził następującymi słowami. Ewangelia według Marka 12:24. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Bardzo ciekawe pytanie Pan Jezus im zadał, a w zasadzie pytanie, które równocześnie insynuowało im, podsuwało im odpowiedź. Pisma wyraźnie stwierdzają fakt przyszłego zmartwychwstania dzięki mocy Bożej, która sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się możliwymi. Bóg sam objawił się Mojżeszowi jako Bóg żyjących, bo dla Niego wszyscy żyją, chociażby poumierali. Wszystkich wywoła kiedyś z grobów bez wątpienia ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia tamtego świata, powstaną od umarłych, to znaczy wezmą udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych przed wielkim ostatnim dniem sądu, aby w cudzysłowie na tamtym świecie prowadzić inne życie niż tu na ziemi. Tam będzie panował zupełnie inny porządek. Ludzie nie będą już wstępowali w związki małżeńskie, lecz będą równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Ziemskie stosunki nie będą odgrywały tam żadnej roli. Jak mroczna jest przyszłość niewierzącego człowieka. Oczekuje go wieczna śmierć. Zupełnie inaczej będzie z wierzącym. Spoglądając we wierze przez bramę śmierci, ogląda on przyszłe rzeczy. Tak, radością wiary jest zajmowanie się sprawami, które dotyczą wieczności. Dla niewiary zaś są one nierozwiązaną zagadką. Wśród starotestamentowych wierzących znajduje się również wielu, którzy spoglądali poza próg śmierci i zaufali żywemu Bogu, że spełni swoje obietnice, chociaż przez całe życie widzieli, że nie ma najmniejszej oznaki ich spełnienia. List do Hebrajczyków, 11 rozdział 17 do 22 wersetu, mówi nam o wierze czterech znanych patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. O wierze, która triumfuje nad śmiercią. Śmierć nie była dla nich zakończeniem wszystkiego. Wszyscy oni posiadali żywego Boga, który jest w stanie wskrzeszać nawet umarłych i który spełnia swe obietnice, choć przez stulecia, a nawet przez tysiąclecia, wszystko może znajdować się w stanie śmierci. O silnej wierze Abrahama, szczególnie jeśli chodzi o jego syna Izaaka,
Wielokrotnie mogliśmy już przeczytać w Słowie Bożym, a także o wierze Izaaka i Jakuba. Pozostaje jeszcze naszkicować sylwetkę duchową Józefa. Pierwsza Księga Mojżesza omawia głównie historię życia siedmiu mężów. Po pierwsze Abla, po drugie Enocha, po trzecie Noego, po czwarte Abrahama, po piąte Izaaka, po szóste Jakuba, po siódme Józefa. Możemy powiedzieć, że historia każdego z nich przywodzi na światło nadzwyczajną prawdę. Na przykładzie Abla widzimy wielką podstawową prawdę, przybliżenie się człowieka do Boga przez przyjęcie wiarą pojednawczej ofiary Jezusa. W Enochu widzimy nadzieję niebiańskiej rodziny, a w Noem natomiast mamy zobrazowane wydarzenia dotyczące ziemskiej rodziny. W Abrahamie widzimy powołanie i wybranie, o czym nam mówi przecież pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1 oraz Dzieje Apostolskie 7 od 2 do 4. Wezwanie Boże skierowane do Abrahama miało niedwuznaczny charakter, a jego celem było pobudzenie serca i sumienia. W Izaaku przedstawione nam zostało synostwo, czyli przyjęcie wybranego człowieka za syna. W historii Jakuba chodzi o doświadczanie i karność Bożą wobec tego, który został przyjęty za syna. Natomiast w historii Józefa chodzi o dziedzictwo. Życie Józefa obfituje w cierpienia z powodu sprawiedliwości. One wyznaczają ścieżkę prowadzącą do chwały. Historia odłączonego od swoich braci zajmuje dużo miejsca w pierwszej księdze Biblii. Szczegółowo opisana jest tam historia Józefa, jego życie w domu rodzinnym, uprowadzenie do Egiptu, służba w domu Potyfara, pobyt w więzieniu i jego świetność i wspaniałość po wyjściu z niego oraz potęgę na dworze Faraona. Możemy dowiedzieć się o jego zasługach dla Egiptu, wzruszające i mądre zachowanie wobec braci oraz ostatnie znamienne spotkanie ze starym ojcem Jakubem i rozmowa z nim. O tym wszystkim nie słyszymy nic w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków podaje jedynie do wiadomości ostatnią wolę Józefa odnośnie do obejścia się z jego ciałem. Spostrzeżenie to powierzchownemu czytelnikowi może się wydawać właściwie uboczne. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. List do Hebrajczyków 11:22. Dlaczego tu znajdujemy tylko tę wzmiankę? Dlaczego nie ma mowy o jego ważnych czynach, które długie lata pełnił jako przewodnik wewnętrznej i zewnętrznej polityki egipskiej? Dlaczego nie ma nieco szerszego opisu błogosławionego życia, które było życiem z wiary? Klucz odpowiedzi na te pytania znajdujemy w stosunku do Józefa, w stosunku Józefa do Boga żywego i do jego zamiarów co do przyszłości Izraela. Pomimo świetnego stanowiska zajmowanego w Egipcie, pomimo potęgi i wspaniałości, Józef pozostał pielgrzymem. Wszystkie skarby egipskie mogły być na jego zawołanie, jednak dla jego serca nie Egipt, lecz Kanaan był utęsknioną krainą Bożej obietnicy. Nie bogowie egipscy, nie myśl o dobrobycie własnym czy ludu napełniały jego wnętrze, ale żywy Bóg i przyszłe rzeczy. Rzekł Józef do braci swoich: ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział, 24 werset. To był jego testament dla braci, którzy otaczali łoże.
zabierzcie stąd kości moje. Były to ostatnie słowa, ostatnia myśl, która napełniała go wobec zbliżającej się śmierci. Gdyby Józef był niewierzącym, podobnie jak Saduceusze, to na pewno byłoby mu obojętne, co stanie się z jego kośćmi. Dla niego zmartwychwstanie było żywym faktem, tak jak dla jego ojca Jakuba, którego ostatni nakaz wobec niego brzmiał: gdy umrę, pochowaj mnie w grobie, który wykopałem sobie w ziemi kananejskiej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział, werset 5. Józef wiernie wypełnił polecenie swego ojca i przewiózł jego zwłoki do Kanaanu. Była to jedyna okazja odwiedzenia przez niego swych rodzinnych stron. Z kolei jego zwłoki zabrali z sobą przy wyjściu z Egiptu i Izraelici pochowali w Sychem, o czym mówi druga Księga Mojżeszowa 13:19 oraz Księga Jozuego 24:32. Upłynęły setki lat, upłynęły tysiąclecia, a to, czego oczekiwali Jakub i Józef, nie spełniło się. Straszne rzeczy rozegrały się w ziemi obietnicy. Kraj ten został spustoszony. Izrael rozproszony po całym świecie. Kraj ten został spustoszony, a Izrael rozproszony po całym świecie. I pomimo wszelkich wysiłków, aż do dzisiaj nie objął dziedzictwa swych ojców. Gdzie są groby Jakuba i Józefa? Gdzie innych wierzących, którzy z dala widzieli i otaczali myślami i witali obietnice, lecz ich nie odebrali? Gdzie ta obietnica? List do Hebrajczyków 11:13. A jednak Bóg urzeczywistni swą obietnicę i dotrzyma słowa. On zna wszystkie od dawna zapadłe groby i w odpowiednim czasie wskrzesi spoczywające w nich ciała, jak i ciała wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu, którzy zasnęli w wierze, a należeli do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, jak mówi list do Hebrajczyków 12:23. Józef będzie jeszcze raz świadkiem tego, jak jego lud posiądzie obiecaną ziemię i będzie szczęśliwy pod panowaniem pokoju swego Mesjasza. Żywy Bóg wystąpi wtedy jako Bóg zmartwychwstania i udowodni to w takiej mierze, że niebo i ziemia się zdziwią. Jak dobrze temu, kto uwierzył w żywego Boga. Czy dawniej, czy dziś. Ktoś taki może już dzisiaj nazywać go w Chrystusie Jezusie swym ojcem, a jego wieczną cząstką będzie dom ojcowski z wieloma mieszkaniami. Jakże szczęśliwym może być ten, kto oczekuje przyjścia swego Zbawiciela, tym, których odkupił sobie swoją krwią, dał obietnicę, że zabierze ich do siebie, jak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział 2 i 3 werset. I pierwszy list do Tesaloniczan 4:16-17. Jakże szczęśliwy może być ten, który mimo świadomości, że podzieli los innych śmiertelników, a jego ciało zmieni się w proch, jest pewny, że przyjdzie godzina, gdy śmierć będzie pochłonięta w zwycięstwie, a jego ciało zmartwychwstanie. Błogo temu, kto wierzy Panu Jezusowi, który kiedyś wyrzekł potężne słowo: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ewangelia według Jana 11:25-26. Biada, trzykrotnie biada wszystkim innym. Mogą być niewierzącymi jak Saduceusze, dumnymi i pewnymi siebie jak pyszni faryzeusze, albo niesprawiedliwymi i miłującymi pieniądz jak Piłat,
sędzia Pana. Mogą być grzesznymi i nieczystymi, jak marnotrawny syn przed swym nawróceniem, lub obojętnymi. Biada im wszystkim, bo jeżeli nie nawrócą się i nie będą pokutowali, zostaną na wieki straceni. Wtedy byłoby im lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. I oni zetkną się z mocą żywego Boga, a ich ciała będą skrzeszone. W jakim celu? Aby być osądzonymi przed wielkim białym tronem. Tam nie będzie już łaski. Każdy będzie sądzony według swych uczynków. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został rzucony do jeziora ognistego. Mówi nam to Księga Objawienia, 20 rozdział, 15 werset. To będzie koniec, okropny koniec wszystkich tych, którzy bez Boga przechodzą do wieczności. Wtedy byłoby im lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Jeszcze krótko powiem o tym, jaką wymowę symboliczną ma postać Józefa. Józef został przez ojca posłany do swych braci. Bracia odrzucają go i przyprowadzają na miejsce śmierci. Bóg wybawia go stamtąd, a potem wywyższa. Będąc wywyższony, otrzymuje małżonkę, a gdy jego bracia całkowicie załamani leżą u jego nóg, daje się im poznać, uspokaja ich serca i obdarza błogosławieństwami. Dla nich, jak i dla całej ziemi, jest kanałem, którym przepływają błogosławieństwa. Te momenty z życia Józefa symbolizują posłanie przez Boga swego syna do Izraela. Jego uniżenie i odrzucenie, głębokie, duchowe i cielesne ćwiczenie ludu izraelskiego i w końcu pokutę tego ludu i jego uzdrowienie, połączenie zgromadzenia z Chrystusem, wywyższenie Kościoła i wspólne rządzenie z Panem. Ostatecznie zaś wzrok nasz jest skierowany na błogosławioną przyszłość, kiedy to sam Bóg będzie wszystkim we wszystkim, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 15:28.